Wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na vloga. Vlog będzie głównie o Tokio, ponieważ Tokio tutaj leży na mnie i jest umierający. Tak naprawdę nie jest umierający, ale jak widzicie ma tutaj kołnierz ze względu na to, że jakieś półtorej tygodnia temu zaczął strasznie przymykać oko, zamykać je, więc zapisałam się do psiego okulisty, których w Poznaniu jest zawrotna liczba 3. I tylko jeden przyjął od razu, reszta terminy na koniec marca. I okazało się, że Tokio ma uszkodzoną rogówkę. Najprawdopodobniej było to uszkodzenie mechaniczne, spowodowane tym, że Tokio uwielbia włazić w krzaki i gdzieś tam ta gałązka mogła mu zadrapać oko, a on po prostu potem sobie to oko drapał, czego nie zauważyliśmy pewnie. I stąd ta uszkodzona rogówka. Pojechaliśmy do weterynarza, do psiego okulisty. Tak, Tokio. I pan weterynarz dał nam krople. Na razie wtedy bez kołnierza, natomiast po 2 dniach kazał przyjechać, zobaczyć, czy Tokio daje radę bez kołnierza, czy się drapie, czy się nie drapie. Okazało się, że on się drapie, my tego pilnowaliśmy, ale wiadomo, nie zawsze możemy obserwować Tokio 24/7, więc niestety, ale Tokio dostał kołnierz, krople, jakieś tam tabletki bierzemy, wkraplamy. Tokiowi się to nie podoba, ale już się chyba przyzwyczaił do kołnierza, tak? Przyzwyczaił się już troszkę do kołnierza. I dzisiaj będziemy mieć wizytę u weterynarza po raz kolejny, żeby ocenić stan jego oczka, czy coś tam się naprawiło. Ja widzę dużą różnicę, bo kiedyś, jeszcze tydzień temu, na samym początku, on miał taki olbrzymi obrzęk tego oka, gdzie to oko całe było takie wręcz niebieskie, czyli właśnie ten obrzęk tej rogówki. Aktualnie to takie niebieskie oczko, ta plamka niebieska jest na samym środku, więc gdzieś ten obrzęk zszedł już praktycznie cały, gdzieś tam tylko została resztka, więc się leczy, udaje się. Zobaczymy, co powie dzisiaj pan weterynarz. Ja zaraz się zbieram, bo idę na uczelnię. Szymon, zawieziesz mnie? Pewnie. O. A po uczelni pojadę z Tokio właśnie do weterynarza. Jeszcze muszę paczkę wysłać na pocztę. I co dzisiaj będziemy robić, Szymon, jeszcze? Pójdziemy na siłkę i do restauracji. O! Na zakupki nawet. To, co sprawia największą radość. Zakupy? Tak. A Szymon tutaj lubi HBO Max, bo od dzisiaj weszło do Polski. Stęskniłeś się? Stęskniłeś się ze mną? No powiedz, jak skaczesz do mnie, tak? Tak skaczesz, tak skaczesz, tak. No tak skaczesz, bo ty się stęskniłeś. Och, bo ty się musisz teraz rozciągnąć, tak? Tak się rozciągasz, bo spałeś, tak? Tak się rozciągasz. I teraz jeszcze tył. Tak, dokładnie tak się rozciągasz, tak? Tak? O, jeszcze się musisz rozciągać. A, już skaczesz. A wiesz, gdzie my Tokio dzisiaj idziemy? Zdejmiemy ci ten kołnierz dzisiaj, chyba. Na szybko wpadłam wziąć paczkę na pocztę, bo idę zaraz na pocztę wysłać paczkę. To w ogóle jest zwrot z Shane'a, a z Shane'a są teraz darmowe zwroty. Potem idę z Tokio do weterynarza, więc intensywny dzień, bo potem jeszcze siłownia i w ogóle. Wysłałam paczkę, wracam do domu i muszę poprawić jedną rzecz w filmiku, który ma się pojawić dzisiaj. Oraz idę potem z Tokio do weterynarza. W ogóle rano zawsze jest tak zimno, a po południu jest tak gorąco, że się pocę w kurce, w której jest mi zimno rano. Słuchajcie, poszłam na przystanek tramwajowy i do biletomatu kupić bilet i biletomat był nieczynny i teraz muszę iść na drugi koniec ulicy na inny przystanek, żeby kupić bilet i potem się wrócić na tamten przystanek, bo z tamtego przystanka jedzie bezpośredni tramwaj do weterynarza. Nie podoba mi się już dzisiejszy dzień. No, totalnie się wkurzyłam na ten biletomat, bo Jezus Maria, jeszcze mi się skończył internet w telefonie, więc nie mogę kupić biletu przez internet. A Tokio nieświadomy niczego, cieszy się, że ma długi spacer. Za dosłownie 2 minuty, albo 10, bo Tokio się co chwilę zatrzymuje na powąchanie i zbieranie śmieci. Będę u weterynarza po godzinie, odkąd wyszłam z domu, a dosłownie 15 minut, no chodź Tokio,
jechałam tramwajem. Właśnie wyszłam z wizyty od weterynarza, takie się tutaj jeszcze kręci. Jest pozytywnie, nie trzeba nic tam usuwać, bo lekarz mówił, że jakby robił mu badanie jakiegoś takiego zmiany kolorku, jak ja to nazywam, żeby sprawdzić, czy coś tam wybarwia, czy nadal ta rogówka jest uszkodzona. I jakby nadal wybarwiało, to nadal by ta rogówka była uszkodzona i trzeba by było już tam gdzieś usuwać nabłonek, jak to on mówił, czy coś takiego. Natomiast okazało się, że nie, że jest wszystko dobrze, wszystko się wyleczyło. Natomiast Tokio ma taką kropeczkę na środku, taką niebieską, i jakby jego oko zrobiło się w taki stożek troszkę. I niestety, ale to mu zostanie gdzieś tam, chodź Tokio, gdzieś tam po całkowitym wyleczeniu, bo za tydzień jeszcze ma kolejną wizytę, taką już z ostatnimi lekami i kropelkami. I właśnie po tej wizycie za tydzień najprawdopodobniej już będziemy próbować sprawiać, żeby to oczko było okrągłe, a nie takie stożkowate, gdzieś tam jakieś leki właśnie do tego wprowadzać, więc jestem pozytywnie zaskoczona, cieszę się, że gdzieś tam to się udało wyleczyć, a kołnierz Tokio jeszcze przez tydzień będzie musiał nosić, ale wydaje mi się, że za tydzień to już będzie ostatnie, tak jak już wspominałam, ostatnia wizyta taka z lekami. Szymon po mnie przyjedzie, więc trochę czekam. I Szymon ma na mnie przesad na Dzień Kobiet, a potem pewnie pójdziemy na siłownię. Ćwiczymy. Szymon siłacz. A ja wypompowana. Szymon poszedł zapłacić za bilet, a ja mam takie przemyślenia odnośnie siłowni, że ja się muszę znowu zapisywać na zajęcia. Bo ja strasznie lubiłam na zajęciach i czułam, że rzeczywiście na zajęciach bardzo dużo robię i rzeczywiście zwiększa to moją kondycję. Dzięki temu po tym, jak szłam na przykład na wolne, na ćwiczenia, takie sztangi i tak dalej, wolne ćwiczenia, wolne sprzęty, to no miałam tą kondycję lepszą niż teraz. Szymon się jeszcze kąpie, a ja wam mogę pokazać, co aktualnie czytam. Zaginione dziewczyny John Glad. To jest prawdziwa historia porwanych trzech kobiet. Całkiem interesujące, chociaż myślałam, że to będzie bardziej taka opowieść, że taka fabularna. Natomiast to jest bardziej takie... o, jak widzicie, że ktoś się tam urodził i tak dalej. Bardziej takie zebranie w formie reportażu, ale gdzieś tam ta fabuła też jest. Byliśmy tak głodni, że zapomnieliśmy nagrać do vloga. Co ty masz? Kulebiak? Kulebiak, nie wiem co to znaczy. No to to. Jest to w takim chlebie mięso baranina. A ja mam wołowinę w poznańskim plindzu. Mi bardzo smakuje. Jesteśmy w Berszce, przymierzamy. O, najgorszy minus to to, że bajtki prześwitują z tyłu. Potężnie. Potrzebna jest żółta bielizna. Ale mi się strasznie to podoba, że przymierzamy jedną rzecz. O. Jeszcze raz. Szymon powiedział o tym stroju, że to jest jak kanarek w kopalni, bo jest wyznacznikiem tego, czy jestem gruba, czy chuda. Że jak się mieszczę, to ty znaczy, że jestem chuda. Będzie tak wyznacznikiem twoim. A ty powiedziałeś, że kanarek. A to jest jakieś... Tutaj mi zaraz cycek wyleci. Bo... W ogóle długi rękaw do krótkich spodenek. A tu nie chciało mi przejść przez dupkę. Mam za bardzo push-up dupkę. Co ty robisz, Szymon? Kukankę. O, to jest kokardka? Jedna. No, jest takie ok, ale nie wiem, to jest takie niewymiarowe. Jedna jak 14-latka, albo 12-latka. O, tak muszę zrobić, pół. O. O Jezu, nie wiem, te spodnie takie dziecięce. Byliśmy w pensji miejscu, gdzie własnoręcznie się jogurt wybiera. Szymon w ogóle nałożył wszystkie smaki. Trzy smaki lodów jogurtowych i trochę owoców. A moje co? Najlepsze jest to, że samemu się nabiera i można samemu wybrać jakie smaki, w jakiej ilości. Mega fajne miejsce. Wieczorna rutyna wkraplania mu. Szymon to robi, bo ja nie potrafię go tak przytrzymać, żeby cię nie wyrywał. Dobre no, oko? Moja myśl... No, Szymon, no jasne. Ale zaczęliśmy mu trochę też czyścić pod okiem, bo wcześniej nie czyściłam, bo się bałam tam mu uszkodzić coś, a teraz zaczęliśmy już czyścić, żeby mu wyczyścić po prostu tam ślady od
kropel weterynaryjnych. Jak widzicie, ja się już wykąpałam i będziemy kończyć razem z Tokio ten tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli chcecie więcej vlogów, to pamiętajcie, by dawać łapkę w górę i subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!